dowiedziałam o tobie, że bardzo lubisz powieści Sienkiewicza, Aleksandra Dima, ale też Sary Maas, J.K. Rowling i Sebastiana de Castel. Moja ostatnia miłość. Czytaliście może Ostrze zdrajcy? Chyba jeszcze nie. Wiem też, że Anita na ostatnim Pyrkonie spotkała się i prowadziła spotkanie z Samantą Shannon, taką bardzo znaną, młodą pisarką z Anglii. I chciałam cię zapytać właśnie o wrażenia z tego spotkania. Wiem, że wywiad też przeprowadziłaś, który był na twoim blogu. Samanta jest przesympatyczna, naprawdę przesympatyczna. Chyba to można o niej powiedzieć, że jest przesympatyczna, bo nawet jeżeli przy niej kaleczyłam język angielski, to tylko co chwilę słyszałam: Anita, mówisz świetnie, ja nawet po polsku nie potrafię nic powiedzieć, a ty mówisz po angielsku, to jest naprawdę niesamowite, więc ona była bardzo miła. Nawet gdy była zmęczona, bo na przykład widziałam na Pyrkonie, że była trochę zmęczona, to i tak uśmiechała się do swoich właśnie czytelników, fanów. Przemiła kobieta, naprawdę. A wiem, że lubisz powieści Samanty Shannon. Tak. Takie odniosłam wrażenie. Na razie wyszły 3 jej powieści. Wiem, że ta seria ma liczyć 7 tomów. I na jakim etapie jest Samanta? Czy pisze tą 4. część? Bo u nas na polskim rynku 3 się ukazały. Jak to wygląda? Tak, ona jest w trakcie pisania 4. części. Nawet jadąc z Warszawy na Pyrkon pisała w pociągu właśnie 4. część Czasu żniw, co oznacza, że w Polsce pewnie to zostanie wydane za 2 lata, bo pewnie dopiero gdzieś za rok w Anglii, więc trzeba będzie jeszcze poczekać niestety na te książki. Przede wszystkim w tym nowym Spider-Manie, że on jest młody i że też jego ciocia jest młoda. Wiem, że dużo chłopaków się ucieszyło, że w końcu ciocia May jest młodą osobą, a nie taką starszą kobietą opiekującą się nastolatkiem, że generalnie wszyscy zostali odmłodzeni, bo rzeczywiście Peter Parker był młody. I fajnie widzieć takiego młodego chłopaka, być może mającego 17 lat, odgrywającego rolę Petera Parkera, niż chłopaka mającego 20 kilka lat albo 30, wcielającego się w jego postać. To zupełnie... No właśnie. Ale podobał mi się Andrew Garfield w roli Supermana, Spidermana, przepraszam. Ja zobaczyłam tylko zwiastuny i stwierdziłam, tak, że nie jest to ten film. Nie. Fajny, bardziej mi się podoba niż te wcześniejsze filmy. Maguire. O, to było straszne. Lubicie Spidermana? Tak? Ale wszystkie te ekranizacje, które powstały? Nie. Która najlepsza? Ale Tobey Maguire, czyli ten pierwszy Spider-Man, ten drugi, jak on tam się zwał? Andrew Garfield. Aha. Czy ten trzeci z Marvela, który niebawem się pojawi i który był w Kapitanie Ameryce? Aha, właśnie, o to chodzi. No tak. Proszę. No to muszę obejrzeć. Najlepiej o nim wygląda postać Petera Parkera, moim zdaniem. No, ciekawe. Dobrze. Teraz chciałam się zapytać o twój warsztat vlogerki. Wiem, że od właśnie 6 lat już działasz na YouTubie, od 3 lat prowadzisz blog, masz bardzo wielu subskrybentów, znasz swoich odbiorców. Jak to osiągnęłaś? Jakie byś dała rady początkującym blogerom, którzy chcieliby też nagrywać filmy o książkach? Nagrywać, paplać i być cierpliwym, ponieważ zwłaszcza, że teraz te kanały książkowe, w związku z tym, że powiedzmy ja i kilka innych osób przetarło szlaki, pojawia się coraz więcej kanałów, te kanały rzeczywiście szybciej się rozwijają niż na przykład mój się rozwijał. I znam takie przypadki osób, które dopiero co założyły kanał i po miesiącu kanał zamykają, bo nie mają subskrybentów. Ja przypominam, że dopiero po 2 latach działalności miałam jakieś 5000 subskrybentów na moim kanale. Początkowo film oglądało bardzo mało osób, ale robiłam to z pasji, bo trzeba mieć pasję. Też nie można zakładać kanałów o książkach albo blogów, co jest bardzo popularne, zwłaszcza wśród młodzieży, żeby potem wysyłać maile do wydawnictw i prosić o darmowe książki. Cześć, dzień dobry, jestem blogerem, poproszę książkę, bo mi się należy. Znam bardzo dużo ludzi pracujących w wydawnictwach i wiem, że młodzi blogerzy właśnie, którzy nawet dopiero co założyli kanał, bloga, po miesiącu potrafią napisać: ja jestem blogerem, dajcie mi książkę, bo mi się należy. Nie można tego robić. Trzeba po prostu robić to dla siebie.